Witam Państwa ponownie. Czas na drugą część programu Republika po południu, a już teraz moim i Państwa gościem jest pani Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Pani poseł, wypłata unijnych funduszy zostanie powiązana z kwestią praworządności. Takie treści rezolucji przyjął w środę Parlament Europejski. I moje pierwsze pytanie, co to oznacza dla Polski? Co roku Parlament przyjmuje setki rezolucji i one mają zazwyczaj no nie tak bardzo ostateczne znaczenie. Niemniej wyznaczają pewien kierunek i trend. Proszę zwrócić uwagę, że ten lewicowo-liberalny parlament, bo on jest zdominowany właśnie przez te środowiska, konserwatyści i partie prawicowe niestety stanowią w niej mniejszość, dążą do tego, aby powiązać fundusze z praworządnością. I gdyby pani redaktor, Komisja Europejska, jak i przedstawiciel niemieckiej prezydencji trzymał się tego, co zostało ustalone przez liderów państw członkowskich na lipcowym szczycie, to moglibyśmy być absolutnie spokojni, bo te ustalenia dotyczyły powiązania funduszy z ich właściwym, rzetelnym, finansowym wykorzystaniem. Natomiast tu mamy wątek polityczny, bo chce się wywrzeć presję na prawicowe rządy w Warszawie, w Budapeszcie i szuka się sposobu, w jaki sposób właśnie ograniczyć możliwość funkcjonowania tych rządów. Jest to regulacja absolutnie pozaprawna, niezgodna z traktatami, ponieważ instytucje unijne powinny działać na obszarach, które zostały im przypisane w traktatach i nie powinny poza nie wychodzić. Zatem Komisja Europejska, która tak bardzo nawołuje do przestrzegania praworządności, tą praworządność łamie, a Parlament, jeśli chodzi o głosowanie nad rezolucją, no cóż, od kilku lat mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że przedstawiciele totalnej opozycji w Parlamencie Europejskim postawili sobie za cel donoszenie na Polskę i kreowanie fałszywego obrazu Polski w oczach eurodeputowanych. I tak naprawdę mamy do czynienia z wykreowaniem ogromnego fake newsu, z ogromną dezinformacją polegającą na tym, że mówi się nieprawdę o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce. Efektem działań przedstawicieli totalnej opozycji jest to, że niektórzy posłowie z innych państw członkowskich wręcz mówią o reżimie w Polsce i na Węgrzech. No właśnie, pani poseł, ja tutaj się wtrącę, ponieważ przeciwko rezolucji sprzeciwiły się oczywiście rządy Polski i Niemiec, ale przytoczę tutaj krótką wypowiedź jednego z unijnych polityków. Jak postępować, gdy państwo członkowskie tworzy na przykład strefy wolne od LGBT? Potrzebujemy mechanizmu nadzoru na rzecz praworządności i praw podstawowych. Ten mechanizm będzie skuteczny tylko jeśli będzie uwarunkowany budżetowo, argumentował niemiecki eurodeputowany Timo Wolken. Czy takie argumenty trafiają i w ogóle jaką mają podstawę? To właśnie i to jest nawiązanie do tego fake newsu, o którym mówiłam. Wykreowano informację o rzekomo strefach wolnych od LGBT w Polsce i gdybyśmy kogokolwiek z naszych telewizów zapytali i poprosili o wskazanie, gdzie konkretnie w Polsce jest taka strefa, do której nie mają wstępu osoby LGBT, to nikt nie jest w stanie takiego miejsca podać, bo przecież Polska jest wolnym i demokratycznym krajem i nie ma tego rodzaju zon tworzonych. Jest to oczywiście nawiązanie do tego happeningu swoistego, jaki tworzył jeden z lewicowych aktywistów, który przykręcał tabliczki przy oznaczeniu wjazdy do miast i stąd i następnie wrzucał te zdjęcia na media społecznościowe. Trafiały one do Europarlamentu i posłowie, którzy odczytywali te informacje, odczytali je nie jako swoistą prowokację środowisk aktywisty LGBT, ale uznali, że to jest fakt oczywisty. Problem polega również na tym, że nasze wyjaśnienia nie są przyjmowane, dlatego że przedstawiciele totalnej opozycji właśnie utrwalają te dezinformacje. Do przedstawicieli opozycji w Unii Europejskiej jeszcze wrócimy, a teraz chciałabym, abyśmy przeszli do wypowiedzi pani Katariny Barley, która mówiła o zagłodzeniu Polski i Węgier, które te słowa oczywiście wstrząsnęły opinią publiczną. Pani poseł, jak pani zareagowała na tę wypowiedź?
Byłam bardzo wzburzona i wystąpiłam też z taką inicjatywą, którą zgłosiłam szefowi Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, że należy złożyć wniosek o odwołanie pani Barley, dlatego że to jest wypowiedź tak haniebna, tak głęboko nieetyczna w kontekście historycznym, że powinniśmy wyciągnąć konsekwencje w stosunku do niej. Przypomnę, że procedura odwołania wiceprzewodniczących jest w parlamencie, można się do niej dostosować i można ją zastosować w odniesieniu do regulaminu parlamentu, który zobowiązuje posłów do godnego reprezentowania Parlamentu Europejskiego i działań etycznych. Te wypowiedzi pani wiceprzewodniczącej są skandaliczne, biorąc pod uwagę to, jakie wielkie straty Polska poniosła w czasie II wojny światowej, jak Niemcy nazistowskie próbowały zagłodzić polski naród, jak z głodu w Auschwitz umierali ludzie. To jednak ta konotacja historyczna czyni z tej wypowiedzi wypowiedź absolutnie haniebną. Skoro już wspomniała pani o wniosku, to nadmieńmy, że profesor Ryszard Legutko złożył właśnie wniosek Europejskich Konserwatystów i Reformatorów o odwołanie właśnie pani Barley. No i właśnie tutaj pytanie, czy pani zdaniem jest cień szansy, aby ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie? Pan profesor Legutko, bardzo doświadczony eurodeputowany na prezydium przewodniczących frakcji, bardzo mocno i stanowczo uzasadnił nasz wniosek i ten wniosek został przyjęty do rozpatrzenia. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, socjalista, czyli z tej samej frakcji jak pani Barley, powiedział, że przyjrzy się tej sprawie. A więc sprawa będzie kontynuowana. Oczywiście pani Barley będzie próbowała się wybielić. Oczywiście radio, w którym udzieliła tego wywiadu, będzie sprawę próbowało rozmyć, ale tego się nie da zamieść pod dywan. I ja oczekiwałabym nie tylko stanowiska właśnie Parlamentu Europejskiego w postaci odwołania tej pani, ale bardzo wyraźnego stanowiska prezydencji niemieckiej, która stanowczo powinna odciąć się od tego typu retoryki niemieckich panów. Pani poseł, tak się zastanawiam, po co w ogóle takie słowa padły. Wspomina pani, że pani Barley będzie starała się wybielać, ale tymczasem wydaje się, że odpuścić tak do końca i zreflektować się nie zamierza, o czym świadczą choćby słowa i wywiad ostatni w Gazecie Wyborczej, gdzie pani Barley podkreślała, że praworządność nie jest wewnętrzną sprawą krajów Unii Europejskiej. Pani Barley jako wiceprzewodnicząca i była minister sprawiedliwości powinna wiedzieć, że kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości są domeną państw członkowskich i Unia Europejska powinna i instytucje unijne powinny działać w obszarach, które zostały jasno w traktatach nakreślone. Jeśli chodzi o samą praworządność, to jesteśmy w takiej oto sytuacji, pani redaktor, że zarzut dotyczący łamania praworządności, jeśli chodzi o Polskę, jest absolutnie nieuzasadniony, bowiem rozwiązania, które wprowadziliśmy, reformując system sprawiedliwości, funkcjonują w wielu państwach członkowskich i to nie budzi wątpliwości ani przewodniczącej komisji, ani Parlamentu Europejskiego. Zatem chcielibyśmy Europy równych szans i takich samych możliwości. Nie uznajemy za słuszne tego, by być traktowanym jak kraj drugiej kategorii. Co wolno Hiszpanom, Niemcom, to nie wolno Polsce. Nie na taką Unię Europejską się umawialiśmy. My mówimy bardzo jasno, jesteśmy za powiązaniem funduszy z praworządnością, legalnością ich wydatkowania. Do tego nie potrzeba specjalnego mechanizmu, bowiem już w Unii Europejskiej funkcjonują instytucje do tego uprawnione, takie jak
OLAF, jak Europejski Trybunał Obrachunkowy, który bada rzetelność wydatkowania środków unijnych. Na przykład dzisiaj, pani redaktor, w Parlamencie Europejskim była debata na temat prania brudnych pieniędzy. To bardzo ciekawa debata. Dotyczyła ona wielu państw członkowskich, w tym państw członkowskich starej Unii, gdzie dochodzi właśnie do tych procederów. Myślę, że powinniśmy skupiać się właśnie nad takimi kryminogennymi działaniami, a nie kreować sytuację rzekomo łamanej praworządności w Polsce. Gdy popatrzymy, jak Polska funkcjonuje i jak wygląda nasze PKB, to Eurostat, Europejska Organizacja Statystyczna, podaje, że to w Polsce w związku z pandemią będzie najniższy spadek PKB, że mamy jeden z najniższych spadków bezrobocia. Zatem jak w niepraworządnym kraju procesy gospodarcze i społeczne mogłyby pójść w tak dobrym kierunku? Polska jest krajem godnie i dobrze zarządzanym. Zatem przyklejanie nam etykiety kraju niepraworządnego budzi mój bardzo stanowczy sprzeciw. Uważam też, że wystąpienie prezydencji niemieckiej było naganne, dlatego że minister zabierając głos powiedział, że brak mu słów, gdy widzi, co w Polsce się wyprawia. Ja, odnosząc się do jego wypowiedzi, zacytowałam jej fragment, mówiąc: brak mi słów, gdy słyszę, jak prezydencja niemiecka mówi o sprawiedliwości oraz praworządności, nie deklarując przy tym wypłaty należnych Polsce reparacji. Zagłada 6 milionów polskich obywateli, grabież polskiego majątku, eksterminacja elit, zrównanie Warszawy z ziemią. No, są rachunki krzywd, które niestety do tej pory nie zostały wyrównane. Zatem ci państwo nie mają moralnego prawa do piętnowania nas za grzechy absolutnie niezawinione. Pani poseł, mówimy teraz o wypowiedziach zagranicznych polityków, ale ta skandaliczna wypowiedź pani Barley najwyraźniej przypadła do gustu również niektórym politykom z Polski. I tutaj przytoczę tylko i przypomnę, że zdaniem europoseł pani Magdaleny Adamowicz, wiceszefowa Parlamentu Europejskiego, zasłużyła na polskie państwowe oznaczenie. I tutaj pojawia się też takie pytanie, gdzie w tym momencie logika i rozsądek? No, każdym swoim słowem, każdą swoją aktywnością sobie wystawia świadectwo. I tutaj ta pani posłanka sobie wystawia świadectwo. Również wystawia świadectwo temu, jaki ma stosunek do własnej ojczyzny. Została wybrana w Polsce przez polskich obywateli po to, żeby dobrze służyć Polsce w zjednoczonej Europie. To jest wypowiedź równie dyskwalifikująca jak wypowiedź pani Barley. Tym bardziej boli, że takie słowa wypowiada Polka. I chciałabym jeszcze, żebyśmy przeszły do pani europoseł Sylwii Spurek, która przekonywała, że polskie dzieci popełniają samobójstwa z powodu rzekomo opresyjnej polityki rządu wobec mniejszości seksualnych. Przekonywała też, że od wielu miesięcy polscy politycy atakują osoby LGBT, naruszając ich godność, nawołują do nienawiści. Tak mówiła pani Spurek podczas debaty w Parlamencie Europejskim dotyczącym właśnie praworządności. Co więcej, zaatakowała także pana Przemysława Czarnka, który będzie już niebawem, tuż po zaprzysiężeniu, miejmy nadzieję, że w przeciągu kilku kolejnych dni, nowym ministrem edukacji i nauki, że jest on kandydatem na nowego ministra, który propaguje homofobię. I tutaj pytanie, czy to chęć wymuszenia negatywnych reakcji właśnie z Unii, wśród unijnych polityków w stosunku do Polski? No cóż, pierwsza z cytowanych pań, która używa języka hejtu i nienawiści, dała sama sobie świadectwo, a z drugą panią jest o tyle większy kłopot, że pani Spurek pełniła funkcję zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Zatem tutaj w Brukseli jest odbierana jako osoba wiarygodna, wiarygodną nie będąc. Więc słowa wypowiadane przez nią
bezpośrednią, mają o tyle większy kaliber, że odbierane są przez pryzmat pełnionej przez nią funkcji. Zatem szkód dokonuje ona jeszcze większych niż pani Adamowicz. Pani Spurek, z tego co wiem, odeszła z Socjalistów i Demokratów, przechyla się jeszcze bardziej na lewo, najprawdopodobniej jest w grupie Zielonych, nie śledzę jej drogi politycznej. Niemniej z wielką przykrością słucham tych słów, bo one też kreują stosunek do Polski. My dzisiaj dyskutujemy o polityce klimatycznej, o funduszu odbudowy, tak, i odporności europejskiej gospodarki. Pan premier Morawiecki walczył o to, żeby jak najkorzystniejsze rozwiązania na unijnym szczycie lipcowym zostały wypracowane. I mamy z drugiej strony takich przeciwników, jak przytoczone przez panią redaktor panie, które robią wszystko, żeby Polsce zaszkodzić. To jest bardzo smutne i to jest bardzo haniebne, niegodne. I proszę zwrócić uwagę, że to jest właśnie wpisywanie się w utrwalanie fałszywego świadectwa o sytuacji w Polsce. To jest tak nikczemne, że naprawdę mnie brakuje słów. Kiedy patrzę na te panie, kiedy słucham, co mówią, i zastanawiam się, co jeszcze mogą powiedzieć, jak daleko mogą się posunąć w znieważaniu swojej ojczyzny. To jest po prostu nieetyczne i niemoralne. Pani poseł, czasu mamy niewiele, ale chciałabym jeszcze zapytać o polską scenę polityczną. Za nami rekonstrukcja rządu. Jak pani ocenia fakt, że do rządu wszedł Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości? Czy to wzmocni również właśnie jego pozycję nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości, ale również czy to wzmocni cały rząd Zjednoczonej Prawicy? Zdecydowanie pan prezes, pan premier Jarosław Kaczyński nie musi wzmacniać swojej pozycji w Prawie i Sprawiedliwości, bo cieszy się wielką estymą i ogromnym szacunkiem. I tak naprawdę to Jarosław Kaczyński jest architektem dobrej zmiany. To on zrobił wszystko, żeby stworzyć rząd, żeby ten rząd skonstruować, i poprzednie rządy, i ten obecny rząd. Natomiast samo wejście pana prezesa, pana premiera Kaczyńskiego do rządu jest zdecydowanie wielkim wzmocnieniem tego rządu. Mam nadzieję, że decyzje będą zapadały szybciej, że będziemy działać bardziej dynamicznie, i biorąc pod uwagę wielkie doświadczenie polityczne, jak również wielkie doświadczenie urzędnicze, bo przecież pan premier, pan prezes Kaczyński pełnił bardzo wiele ważnych funkcji w polskiej polityce. Jestem przekonana, że to da dobre owoce. Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była moim i państwa gościem. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę zdrowego, dobrego dnia. Dziękuję i wzajemnie. Państwu oczywiście również dziękuję i zostańcie koniecznie z nami, bo już za moment widzimy się w programie Wolne Głosy. Do zobaczenia.